Zaczynamy. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Chciałem Państwa powitać w imieniu Pana Prezydenta Mirosława Pobłockiego, który za jego inicjatywą powstał ta koncepcja spotkania, dyskusji na temat nowych rozkładów komunikacji miejskiej. Chciałem powitać Pana Prezydenta Burczyka, Państwa Radnych i wszystkich tu zgromadzonych gości. Osobą całą jakby pełną zamieszania tej wszystkich sprawców jest Pan Marcin Gromadzki, właściciel firmy Public Transport Consulting, który w krótkim albo długim wywodzie spróbuje opowiedzieć o tym, co teraz jest zaplanowane, jakie badania, które jego firma przeprowadzała, jakie z tego wnioski wyszły i rozpoczniemy dyskusję. Zapraszam pana Marcina, żeby przedstawił wynik swoich prac. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do Tczewa. Spodziewałem się, że wśród gości będą także Państwo radni, którzy już uczestniczyli w poprzedniej prezentacji, dlatego jest inna od poprzedniej. Bardzo cieszę się, że są mieszkańcy, bo ideą konsultacji społecznych jest przedstawienie pewnej propozycji i wysłuchanie Państwa. Ja się postaram zmieścić w 20 kilku minutach motywujących to, co zaproponowaliśmy, a potem Państwo będziecie przedstawiać swoje propozycje, zadawać pytania, jesteśmy do dyspozycji. I z samego faktu konsultacji, z samej definicji wynika to, że wszelkie zmiany są możliwe. Jeżeli organizator komunikacji miejskiej uzna, że jakieś rozwiązania zgłoszone podczas konsultacji, czy dzisiaj, czy drogą mailową, czy też tradycyjną pocztą w jakikolwiek inny sposób wymagają zmiany koncepcji, my absolutnie nigdy nie mówimy nie, wręcz przeciwnie. Jako projektanci komunikacji uważamy, że głos mieszkańców jest bardzo cenny. Wstęp. Proszę Państwa, dlaczego w ogóle cokolwiek zmieniać w podaży usług? Zniesienie odpłatności usług. Mamy bardzo trudne w tej chwili czasy dla samorządów, dlatego że kryzys gospodarczy spowodowany wojną w Ukrainie, wzrostem cen paliw i innych nośników energii plus osłabienie finansów samorządów spowodował, że większość miast komunikację miejską bardzo mocno redukuje. Uczestniczymy w tym także z konieczności, układając rozkłady jazdy zmniejszane, a u Państwa podjęto przełomową decyzję o zniesieniu opłat za korzystanie z usług komunikacji miejskiej. Tczew, jak na miasto tej wielkości, jest bardzo mocno zakorkowany w godzinach szczytu. To wynika troszeczkę z układu dróg i rozdzielenia miasta liniami kolejowymi i włodarze dążą do tego, aby jednak przekonać mieszkańców, aby w większym stopniu korzystali z transportu zbiorowego niż z motoryzacji indywidualnej. No i ta decyzja jest krokiem w kierunku, aby to się udało. Zwróćcie Państwo uwagę, że nowe zasady taryfowe, czyli zniesienie opłat, wejdą w życie wraz z kolejnym kontraktem z operatorem przewozów, a więc można przyjąć, że gumkujemy to, co jest w tej chwili i możemy wszystko zaplanować na nowo, oczywiście w ramach posiadanych środków. Ale żeby nie było tak różowo, są pewne ograniczenia. Tak się składa, że robiliśmy badania marketingowe przed i po wprowadzeniu komunikacji bezpłatnej w różnych miastach i widać, że jeżeli to jest wprowadzenie komunikacji bezpłatnej i nie ma przy tym bezmyślnej redukcji usług, to mamy wzrost popytu. Czyli cel jest osiągany. Spora część mieszkańców zamiast samochodami zaczyna jeździć autobusami, ale cóż się dzieje? Mamy pewną pulę doświadczeń, ja tu podaję Lubin na Dolnym Śląsku i Kalisz, ale takich miast jest więcej. Największe wzrosty popytu były w godzinach tradycyjnych szczytów przewozowych, czyli właśnie wtedy, kiedy wszystkie pojazdy są na trasach, wszyscy kierowcy są zaangażowani, nie ma rezerw. Pokusa, aby korzystać z publicznego transportu zbiorowego, kiedy nie ma opłat, jest bardzo duża. Z punktu widzenia zatorów drogowych to bardzo dobrze, no bo akurat w tych godzinach mamy największe kłopoty. Co ciekawe, jeszcze wzrost popytu następuje w porze pomiędzy szczytami, dlatego że pasażerowie, mieszkańcy realizujący podróże fakultatywne, czyli nie do jazdy do pracy, do miejsc nauki, też chętnie korzystają z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Tu w malutkiej Kościerzynie, gdzie jeżdżą wprawdzie tylko 3 autobusy komunikacji miejskiej w ruchu, wzrost popytu był 11-krotny.
po wprowadzeniu nowej oferty przewozowej i zniesieniu opłat, liczba pasażerów wzrosła 11-krotnie. Tu się nie spodziewamy aż tak dużego wzrostu popytu, dlatego że w Kościerzynie wcześniej rozkłady jazdy i trasy linii były oderwane od rzeczywistości. Natomiast ten wzrost na pewno nastąpi i musimy przygotować na to rozkłady jazdy. Zaczęło się wszystko od diagnozy, czyli od prowadzenia badań marketingowych. Nie ma innej drogi. W zasadzie wszystkie miasta rytmicznie co około rok, dwa, góra, trzy prowadzą kompleksowe badania marketingowe. Miasta, w których pojazdy są wyposażone w bramki liczące wysokiej jakości, często zlecają analizę danych z tych bramek albo badania prowadzimy nie poprzez ankieterów, ale na przykład analizę zapisów wideo monitoringu. W Tczewie na szczęście też są badania prowadzone rytmicznie. Zakłócenie nastąpiło jedynie od 2017 roku, dlatego że w 2019 badań się nie udało przeprowadzić. Miały być na wiosnę 2020, ale pokrzyżował to COVID. Tylko dlatego poprzednie badania były tak dawno. Co dzisiaj mamy? Tutaj mamy tabelkę z liczbą kursów na poszczególnych liniach. Na zielono mocne linie, gdzie mamy wiele kursów, na czerwono poniżej 10 kursów w jednym kierunku, tylko jedynka. Zwróćcie Państwo uwagę, mamy 9 linii autobusowych. 10, 14 ma status formalnie zawieszonej, nie jest obsługiwana od 1 września 2022 roku. I tutaj coś wyszło w tabelce u Państwa, bo w moim oryginale się wszystko mieściło. Liczba pojazdów w ruchu. Na zielono maksima. W Tczewie mamy dobrą strukturę podaży, dlatego że w miastach do 100 tysięcy mieszkańców liczba pojazdów w ruchu, popyt na usługi komunikacji miejskiej zaczyna się około godziny 6:45 i do 16:30 jest nieprzerwanie taki sam. Wiem, że w godzinach ścisłych szczytu w niektórych kierunkach, jak na przykład Flextronic skończy pracę, pasażerów jest odcinkowo więcej w autobusach, ale tak naprawdę, jak patrzymy globalnie i liczymy wszystkich przemieszczających się, to okazuje się, że szczyty są mitem, bo najwięcej osób korzysta wprawdzie między 14 a 17 w porach 3 godzinnych, ale 11, 14, 8, 11 też są całkiem dobre. I u Państwa od lat udało się tak dostosować podaż, że jej szczyt odpowiada szczytowi popytu. No, ten slajd musi być pro forma. Badania marketingowe nie były badaniami wyrywkowymi. Po prostu we wszystkich kursach, każdej z linii od początku funkcjonowania do końca, w dzień powszedni, w sobotę i niedzielę jeździli ankieterzy. Były to osoby zaangażowane na wolnym rynku, część z nich to byli Tczewianie. Te osoby były oznakowane identyfikatorami, mimo iż to była taka obserwacja nie zakłócająca podróży, to już pierwszego dnia się rozniosło po mieście, że są badania marketingowe i zwłaszcza seniorzy bardzo chętnie podchodzili do ankieterów i prosili, żeby odnotowywali ich różne sygnały, uwagi na temat ruchu. Co wyszło? Macie Państwo tutaj wyniki. Łączna, widzę, że Pan robi zdjęcia, ale myślę, że chyba nie będzie problemu, żeby tą prezentację każdemu chętnemu udostępnić. Także myślę, że jeśli Pan chce ją mieć, to jak najbardziej w formie zdjęć, ale myślę, że można śmiało pracować też na materiale źródłowym. I teraz proszę Państwa, ekstrema wyróżnione na zielono i na czerwono. W dniu powszednim mamy 16 613 pasażerów. Na jeden wozokilometr 4,2 pasażera. Czy to dużo, czy mało? Na tle innych miast tej wielkości bardzo dobry wynik, aczkolwiek w 100-miejscowym autobusie przy podróży średnio na 3 km w Tczewie, no bo na dłuższych podróży raczej nie ma, to mamy 13 pasażerów w pojeździe średnio. A więc nie idealnie. Literatura ekonomiki transportu mówi o wartościach rekomendowanych 6,0 w mieście dużym, 5,0 na kilometr w mieście mniejszym. Te podręczniki powstały w czasach, kiedy jeszcze transport publiczny miał większy udział, więc jeżeli przejmiemy
wartości rekomendowane 5.0 i 4.0 dla mniejszego miasta, to jesteśmy w całkiem dobrym miejscu, czyli ta komunikacja miejska nie jest tragicznie wykorzystana, ale liczba pasażerów jest stosunkowo niewielka, dlatego że częstotliwość kursów oferowana nie jest aż tak wysoka, jak mieszkańcy by sobie życzyli. Czyli kombinacja tych dwóch wielkości powoduje, że o ile wykorzystanie pojazdów jest w miarę dobre w dniu powszednim, o tyle tych pasażerów wcale nie jest tak dużo. I zwróćcie Państwo uwagę na najlepszą linię. Trójka, 4607 osób, ale czwórka depcze jej po piętach. A jeszcze 20 lat temu trójka była najczęściej funkcjonującą linią komunikacji miejskiej w województwie. Autobusy jeździły najczęściej i realizowała ponad 50% przewozów w całym mieście. Dzisiaj to znaczenie trójki jako takiego szybkiego połączenia największych osiedli, osiedla Suchostrzygi z dworcem kolejowym i rzesz osób dojeżdżających do Gdańska, na przykład do nieistniejącej już stoczni, no, siłą rzeczy spadło. Jest więcej podróży realizowanych lokalnie w granicach Tczewa, także do dużych zakładów pracy w Tczewie. W sobotę trochę gorsza sytuacja, 9 tysięcy pasażerów w stosunku do 16. Gorsze wykorzystanie pojazdów, wskazujące na to, że podaż usług w sobotę jest względnie wysoka w stosunku do dnia powszedniego. Różnica między sobotą a niedzielą 1 do 2, no bo 9194, a 4335 przy bardzo podobnych rozkładach jazdy, dlatego wykorzystanie pojazdów 1,8 pasażera na kilometr gorsze niż w sobotę. Tutaj muszę dopowiedzieć, że mamy w tej chwili sytuację, która nie jest normalną, trwałą, bo mamy remont wiaduktu w ciągu ulicy Mostowej i dlatego autobusy linii 4 nie objeżdżają przez osiedle Staszica do dworca kolejowego, tylko kończą na ulicy Stankiewicza, na tymczasowej pętli. Natomiast obsługę osiedla Staszica i połączenie tego osiedla i zakładów Flextronics z dworcem kolejowym zapewnia linia 6, która w momencie, kiedy czwórka funkcjonowałaby na trasie wydłużonej do dworca, nie miałaby aż takiego znaczenia, a więc wyniki linii 6, te 709 osób w dniu powszednim, to tak naprawdę dlatego, że czwórka jeździ na trasie skróconej. Ja już w zasadzie to wszystko, co tu widać, Państwu powiedziałem, z wyjątkiem tego, co jest w drugim akapicie na czerwono, że w stosunku do jesieni 2017 roku w dniu powszednim liczba pasażerów spadła o blisko 3400 osób, czyli o 17%. To jest duży spadek. Jest wiele miast, które mierzą się z kłopotem spadku popytu w komunikacji miejskiej na bardzo podobnym poziomie, ale są też miasta, którym się udało osiągnąć w tym samym czasie wyniki przeciwne. Czyli jesteśmy w momencie przełomowym. Coś trzeba zrobić w Tczewie, aby ten spadek zatrzymać i uatrakcyjnić komunikację. W sobotę 13,8 spadek, natomiast w niedzielę o 37,7 i z racji tego, że te spadki są dość duże, no to w niedzielę szokuje blisko 40% spadek, ale to, że w niedzielę spadło najbardziej, to jest sytuacja typowa, dlatego że wprowadzono w międzyczasie przez te 5 lat zakaz handlu w niedzielę i pandemia zmieniła nasze nawyki. Rzadziej wychodzimy w niedzielę z domu, a jeżeli już to robimy, to wychodzimy na rodzinny spacer niż na przejażdżkę autobusem komunikacji miejskiej. I w miastach większych, gdzie badane są zachowania komunikacyjne mieszkańców, bardzo wyraźnie to widać. W skali miesiąca liczba pasażerów spadła w stosunku do 2017 roku o 90 tysięcy. Jeżeli przyjmiemy, że w jednym samochodzie osobowym mamy przeciętnie 1-2 osoby, no to proszę zobaczyć, że mamy 70 tysięcy przejazdów po Tczewie rocznie samochodem osobowym zabranych z przejazdów wcześniej transportem zbiorowym. I teraz wykorzystanie poszczególnych linii, najlepsza trójka 4,8 na kilometr, no jedynka z racji krótkiej trasy 4,5, czwórka wydłużonej i nie dojeżdżającej do dworca 4,3, najgorsza szóstka, no bo okrężną trasą w ciągu ulicy Malinowskiej doprowadzająca do ulicy Stankowskiego. To, o czym mówiłem wcześniej,
nie wiem, czy jak zaznaczę myszką, będzie widać. W dniu powszednim największy udział, bo w komunikacji miejskiej dobę dzielimy troszeczkę inaczej niż normalnie w zegarku, czyli rozpoczynamy od 5 do 8 mamy szczyt poranny, dwie pory międzyszczytowe co 3 godziny, szczyt popołudniowy i kolejne pory. I zobaczcie Państwo, że największy udział w przewozach ma pora 14-17, na drugim miejscu jest pora 11-14, na trzecim 5-8 szczyt poranny, i na czwartym 8-11. Ale jeżeli popatrzymy na wynik tych trzech pór, to w zasadzie jest tak samo. W szczycie popołudniowym nakładają się powroty z pracy i jeżdżenie w różnych innych sprawach. Godzina 17, gruba kreska, bardzo mocno spada ruchliwość, 10,7% pasażerów, a po godzinie 20 raptem 2,3%. Te 1,1% to są pasażerowie kursów w godzinach nocnych 23-5, czyli kursów porannych po godzinie 4. Sobota, niedziela, one mają mniejsze znaczenie w ustawie. Najlepsze wykorzystanie pojazdów w tych porach 11-14-14-17, no bo to jest kombinacja liczby pojazdów w ruchu i popytu. I żeby Państwa nie zanudzać, kilka wniosków z badań. Znacząca różnica w wielkości popytu i różne cele w podróży w sobotę i niedzielę stanowią przesłankę do większego zróżnicowania rozkładów jazdy. Nic by się nie stało w świetle wyników badań, jeżeli nawet niektóre linie w niedzielę rozpoczniemy nieco później niż obecnie. No, nikt już na 6 czy 6.30 do kościoła masowo nie jeździ w niedzielę. Można troszeczkę później zacząć. Także wcześniejsze zakończenie pracy niektórych linii nie spowoduje znacznej utraty popytu, a poprawi wykorzystanie pojazdów. Co dalej z wniosków? Zastanawialiśmy się nad docelowymi autobusami, no bo czeka miasto przetarg początkowo na okres pomostowy, przejściowy, a potem długotrwały. I gdyby zostały utrzymane obecne ceny biletów, czyli jesteśmy 1:1 w obecnej sytuacji, to okazuje się, że tylko linie 2 i 12 mogłyby bez ryzyka stanu ścisku obsługiwać pojazdy tak zwane midibusy o długości około 10,5 metra, czyli midibusy o największej pojemności pasażerskiej. Natomiast na wszystkich innych liniach musielibyśmy eksploatować autobusy standardowe, także dwudrzwiowe, ale w wybranych kursach linii 3 i 4 musiałyby być autobusy przegubowe. I stawia to, te wyniki przeanalizowane bardzo dokładnie stawiają opór tezie, że w Tczewie można byłoby eksploatować mniejsze minibusy, na przykład 50-miejscowe. Często jest tak, że widzimy pusty autobus o godzinie 17-18, no ale nie da się zostawić 3 czy 5 metrów autobusu o godzinie 17. Kursy szczytowe nawet na takich liniach jak 7 i 17 z racji obsługi Gemalto i innych zakładów pracy w tamtym rejonie są na tyle dobrze wykorzystane w rejonie ulicy Skarszewskiej, a mieszkańcy zaakceptowali także trasę nadwiślańską przez Stare Miasto jako szybkie połączenie rejonu ścisłego centrum z dworcem, że takie pojazdy nie byłyby w stanie jeździć na obecnych liniach, tym bardziej nie ma szansy na eksploatację minibusów, czyli pojazdów około 30-miejscowych, oczywiście tańszych w eksploatacji od autobusów, no ale w Tczewie nawet w warunkach obecnej odpłatności nie byłyby w stanie przewozić wszystkich chętnych. Można sobie wyobrazić sytuację, w której operator miałby na szczyty pojazdy większe, podmieniałby je na mniejsze po godzinie 17, ale to się kompletnie nie opłaca, bo koszt zainwestowania w pojazd większy i mniejszy, ćwiczyliśmy to w wielu, wielu miastach i utrzymywania dwóch pojazdów pokazuje, że rozwiązanie, w którym no, troszeczkę mniej wykorzystany autobus jeździ do godzin wieczornych, jest lepsze. Ale sytuacja się niesamowicie zmieni po planowanym zniesieniu odpłatności za przejazdy. Patrząc na efekty w innych miastach, podwojenia popytu w szczytach na niektórych liniach i dużego wzrostu, na przykład w Lubinie rzędu 80-procentowego, nie widzimy możliwości innej, jak powrót do szczytowych taktów 15-minutowych, dzisiaj jest to tak 20-minutowy, i obsługa większości kursów autobusami standardowymi pozostałych
przegubowymi. Standardowe to 12-metrowe, ale uważamy, że wraz z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej wymagane będą autobusy trzydrzwiowe. Dwudrzwiowe po prostu będą powodować zbyt duży dyskomfort przy wymianie pasażerskiej, bo mieszkańcy Tczewa będą mieli niesamowitą pokusę, aby widząc autobus podjeżdżać sobie przystanek 2-3, żyć wygodnie i korzystać z tego, że komunikacja miejska będzie bezpłatna. I tutaj Państwo widzicie, że widzimy także konieczność z uwagi na rozrost dowozów do zakładów pracy wprowadzenia drugiego autobusu przegubowego. Jeden już nie jest w stanie przewieźć wszystkich pasażerów, nawet w czasie badań marketingowych. W tym autobusie przegubowym nawet w sobotę wystąpił stan ścisku, czyli przekroczenia pierwszego poziomu napełnienia granicznego. O minibusach ja już Państwu opowiedziałem. Wyjątkiem od reguły nieeksploatowania minibusów na liniach zwykłych są linie, które stanowią pewnego rodzaju uzupełnienie podstawowego szkieletu, czyli gdzieś wjeżdżamy między określone budynki. Tutaj ulica Obrońców Westerplatte jest takim przykładem, że na przykład autobus klasy mini zabierający góra 30 pasażerów mógłby stanowić pewne uzupełnienie, no ale mamy kryzys finansów samorządowych i bardziej stawiamy na dobrą obsługę sieci podstawowej, a dopiero potem na różnego rodzaju fanaberie, czyli zastanawiamy się, gdzie by tu jeszcze wjechać pojazdem mniejszym. W skali kraju nikt teraz czegoś takiego nie projektuje. No i przechodzimy do propozycji. Od 26 maja mamy sytuację kryzysową. Na wniosek operatora, któremu odeszła spora liczba kierowców, wprowadzone zostały rozkłady jazdy bazujące w dniu powszednim na szczytowym takcie częstotliwości 20-minutowej i ten takt obowiązywał wcześniej tylko w wakacji. Czyli z punktu widzenia pasażerów, mimo iż wakacji nie ma, no nadal je mamy, dlatego że mamy częstotliwości wcześniej wakacyjne. I teraz liczyliśmy, symulowaliśmy zmiany w popycie na podstawie wykorzystania tych pojazdów, bo te 5-0 pasażerów na kilometr w niektórych przypadkach oznacza całkiem spory tłok i doszliśmy do wniosku, że nie ma innego wyjścia jak powrót do taktu 15-minutowego w godzinach 6.30, 16.30 i pełna synchronizacja rozkładów jazdy w skali całej sieci komunikacyjnej, czyli jeżeli na wspólnym odcinku mamy, czy we wspólnej relacji trójkę i inne linie, no to w 15-minutowej dziurze między trójką musi pojechać z Suchostrzygów na Dworzec, czy z Suchostrzygów na, tutaj do centrum, musi pojechać jakiś inny autobus. Konkrety. To jest propozycja, która do tej pory wzbudziła jako jedyna pewne kontrowersje. Ona wcale nie musi być tak zrealizowana, ale powiem skąd ona się wzięła. Dzisiaj autobusy linii numer 2 i 12 pokonują całą trasę Alei Kociewskiej. Tak naprawdę wprowadzenie tych autobusów na tę aleję było związane z tym, że no z Funduszu Dróg Samorządowych dostawało się punkty za komunikację miejską, więc urządzono przystanki i ale proszę, szanowni państwo, tak się dzieje w całym kraju. Na wszelki wypadek planuje się przystanki i bardzo dobrze infrastrukturę buduje z dofinansowaniem, bo w miarę rozwoju danego obszaru może dojść do sytuacji, w którym jego obsługa będzie bardzo korzystna. I wprowadzenie dwójki i dwunastki na ten odcinek od razu spowodowało spadek pasażerów tych linii, bo akurat był to moment, kiedy co 2 lata badaliśmy te 10 lat temu, o 30%. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej dwójka, dwunastka, korzystając z przejazdu ulicą Armii Krajowej, Aleją Solidarności, uczestniczyła w dowozach mieszkańców Suchostrzegów na Dworzec bardzo intensywnie i odwrotnie. Dzisiaj bardzo niewielu pasażerów wsiada w kierunku dworca. Owszem, wysiada część z nich, ale to jest konsekwencja wyboru akurat autobusów tych linii. Ponieważ trochę tutaj nas zainspirowali mieszkańcy, bo właśnie w autobusach tych linii seniorzy zwracali uwagę na to, że autobusy jadą bokiem osiedla, czyli obok, omijają obiekty handlowe przy tak zwanym Manhattanie i różnego rodzaju, tu padło w jednym z wpisów,
informacja o przybliżeniu do jakiejś przychodni lekarskiej przy ulicy Armii Krajowej, zaproponowaliśmy rozwiązanie, w którym 2 i 12 objęłyby odcinek ulicy Żwirki, Armii Krajowej i Alei Solidarności, zamiast tylko tracąc jeden przystanek tu przy ulicy Topolowej. Wpłynęły do tej pory 2 głosy sprzeciwu w konsultacjach społecznych, wskazujące na to, że mieszkańcy Górek dojadą do dworca 4 minuty dłużej. Ja się nie jestem jakoś super przyzwyczajony do tego rozwiązania, znaczy przekonany do tego, że to rozwiązanie na siłę musimy lansować. Ono zapewni wyższą częstotliwość kursów skoordynowanych w relacji z dworca na Suchostrzegi, ale jeżeli zdaniem mieszkańców obecne rozwiązanie, czyli przejazd na skróty, jest korzystniejsze, no to przecież można z powrotem wyrysować tą kreskę na mapie i odpowiednio zmienić rozkłady jazdy. Także ta sprawa jest jak najbardziej otwarta. Zobaczymy, co przyniosą badania marketingowe. Tutaj umotywowaliśmy dzienną liczbę pasażerów i takie dosyć symptomatyczne jest to, że nie protestują ci, którym pogarsza się dostępność przestrzenna, tylko zwraca się uwagę, że z osiedla Bajkowego, Piotrowo i z Górek do dworca autobusami tych linii będzie troszkę dłużej. Rzeczywiście o 4 minuty wydłuży się czas jazdy, to jest, z tym nie dyskutuję. No, seniorom bliżej jest to do niektórych obiektów. Na przykład, ja wiem, że też większość osób wysiada przy Kociewskiej Żwirki, a nie i rozpoczyna jak gdyby swoje tournée handlowe tutaj po obiektach, a nie Żwirki Armii Krajowej i się cofa. Ale no jest to kwestia otwarta. Państwo jako mieszkańcy, jako społeczeństwo musicie wyważyć, w którym kierunku idziemy. Czwórka i piątka. Dzisiaj czwórka ma trasę tymczasową do ulicy Stankiewicza w wybranych kursach. Natomiast w normalnych uwarunkowaniach, ja może przejdę do mapki, będzie łatwiej. W normalnych uwarunkowaniach trasy do tej pory podstawowa trasa, początkowo podstawowa trasa linii 4 prowadziła ulicą, to jest jeszcze fragment chyba Rokicińskiej, tak? Rokickiej, a dopiero potem ona się zmienia w Aleję Kociewską, ulicą Żwirki, ulicą Armii Krajowej, Aleją Solidarności Gdańską do dworca, ale w miarę rozwoju strefy przemysłowej coraz więcej kursów zaczęło być realizowanych ulicą Malinowską i przez osiedle Staszica i Mostową do dworca. To się okazało na tyle dobre, że przed przebudową wiaduktu ta czwórka rytmicznie co 30 minut, co drugim kursem zaczęła kursować przez osiedle Staszica. I tu kierowcy zwracają uwagę, że realizacja części kursów trasą wydłużoną, a części kursów trasą skróconą stanowiła problem, bo do nie wszystkich mieszkańców to docierało i zaproponowali, żeby trasę przez osiedle Staszica i Flextronics pozostawić z numerem 4, bo ona już się przyjęła wśród mieszkańców. Mieszkańcy osiedla Staszica także podróżują czwórką w drugą stronę, czyli na Suchostrzygi. Ta czwórka im daje więcej niż szóstka, zdecydowanie. A trasę krótszą wyodrębnić do nowego numeru linii. W ten sposób powstaje piątka. Czwórka co pół godziny w koło, piątka co pół godziny na trasie krótkiej, już od przystanku Armii Krajowej Kasztanowa jeździmy co 15 minut. Ale Flextronics się rozrasta i są takie pory, kiedy czwórka co 15 minut jedzie przez trasę dłuższą, osiedle Staszica, czyli gdyby autobusy z czwórki miały jeździć tylko i wyłącznie na trasie dłuższej, nagle pozostaje wyrwa w kursach krótkich, stąd pomysł, aby wraz z prowadzeniem komunikacji bezpłatnej piątka także w szczytach jeździła troszkę częściej. Coś robi nie tak? Okej, będzie lepiej słychać. Dzięki tej zmianie i rytmicznej obsługi osiedla Staszica linią 4 w bardzo intensywnym kształcie, no już nie ma potrzeby utrzymywania linii numer 6, dlatego że kursy do oczyszczalni nie są realizowane, a na wszystkich innych odcinkach czwórka przejmie jej zadania i nawet zapewni więcej. Kiedyś były pomysły wjazdu w głąb osiedla Staszica,
Nie da się tego zrobić standardowej wielkości autobusami. Pamiętam sam taką próbę przy jakiejś poprzedniej prezentacji, kiedy podczas wjazdu tam autobusem no, mieszkańcy zaprotestowali i proponowali równoległą ulicę, byleby nie jechać ich ulicą, no bo wprowadzenie tam autobusu wiąże się z hałasem, ograniczeniami parkowania, więc no, stanęło na tym dalej. Drobna korekta na 7C i 17. Dzisiaj mamy taką sytuację, że podstawowy wariant trasy miał kiedyś prowadzić na wprost ulicą Kociewską. Potem zajazd na cmentarz i nawrotka przy pętli, a w określonych godzinach, ale pętla przy cmentarzu stała się problematyczna, no bo wraz ze wzrostem motoryzacji indywidualnej coraz więcej osób tam parkuje swoje samochody i kierowcy zwrócili uwagę, że oni i tak dla świętego spokoju jadą pod Gemalto, nawet w kursach, w których nie przewiduje tego rozkład jazdy, bo tu jest bardzo trudno zawrócić. I kierowcy zasugerowali, aby stała trasa tych linii prowadziła ulicą Rokicką, Skarszewską, kawałek Jagiellońską do Armii Krajowej w dwóch kierunkach, bo z punktu widzenia czasu to nie będzie pogorszenie, a jednocześnie wszystkimi kursami będzie obsługiwany cmentarz, także kursami wieczornymi, w których z przystanku przy cmentarzu no, nie korzystają osoby odwiedzające cmentarz późnym wieczorem, tylko dochodzące pieszo z Rokitek, bo dla nich przystanek przy cmentarzu to jest no, najbliższe okno na świat, jeśli chodzi o tczewską komunikację miejską. Po drugie, tu jest coraz więcej zakładów pracy i ich potrzeby też powodują, że tych kursów powinno być więcej. I jak to by wyglądało rozkładowo, czyli mamy poszczególne godziny i częstotliwości i zobaczcie Państwo, że będzie można całkiem sympatycznie skoordynować wszystkie linie, bo matematycznie to jest możliwe tylko wtedy, kiedy wszystkie koordynowane linie mają taki sam takt lub stanowiący jego wielokrotność, czyli w szczycie porannym mamy co 15 minut jedynkę, trójkę, czwórkę i ósemkę, cztery linie, co 30 minut dwójkę, piątkę, siódemkę, dwunastkę i siedemnastkę i wszędzie tam, gdzie tych linii jest więcej, ścisła koordynacja. Myśmy taki projekt rozkładu jazdy zrobili, ale oczywiście przy założeniu zmianie trasy dwójki i dwunastki. Jeżeli ta zmiana nie będzie wdrażana, no to po prostu trzeba będzie to zrobić jeszcze raz, ale wcale od tego nie uciekamy. A dzisiaj mamy 21 autobusów w ruchu w tym rozkładzie wakacyjnym. Nowy rozkład jazdy angażuje 26 pojazdów, ale niestety pogorszyły się bardzo mocno warunki ruchu wskutek kongestii drogowej. Żeby kierowcom zapewnić pewność punktualnego odjazdu z każdej pętli, trzeba dać troszeczkę dłuższe czasy przejazdów i dłuższe postoje wyrównawcze. No i z symulacji wynika, że tych pojazdów będzie 28, w tym dwa przegubowe. Roczna praca eksploatacyjna wyliczona z tych rozkładów jazdy to 1 555 000 wozokilometrów, czyli w stosunku do obecnych uwarunkowań, zdejmując linię 6 objazdową, to mamy wzrost o 30%. A więc czapki z głów dla samorządu tczewskiego, że w sytuacji, kiedy wszyscy ograniczają, zmniejszają, udało się wykreować coś pozytywnego i jeszcze zniesienie odpłatności. Dla mnie to jest bardzo budujące, dlatego że jako projektant komunikacji miejskiej w ciągu ostatniego roku, półtora, w większości spotykam się z mieszkańcami, którym muszę się tłumaczyć z ograniczeń, zmniejszeń, a tu mamy fenomenalny projekt wzrostu częstotliwości. Także jest to dla mnie bardzo budujące. Zmieściłem się w 30 minutach. Bardzo dziękuję. Z mojej strony to wszystko. Jestem do Państwa dyspozycji. Państwo jesteście tutaj.
Ja wyświetlę mapkę, teraz będzie łatwiej, więc osiedle Staszica, jak nawet Państwo popatrzycie na powiększenie, to jest osiedle z zabudową jednorodzinną. Popyt gen... Jasne. Znaczy historycznie zawsze była tylko szóstka, która kursowała na krótkiej trasie Czadkowska, Urząd Celny, Dworzec z wybranymi kursami. Okej. Naszą zmianą było zaproponowanie czwórki, która umożliwiała przejazd okrężny przez Suchostrzygi, ale jednak bezpośredni przez cały Tczew. Rozumiem, że to mieszkańców nie satysfakcjonuje, bo chcieliby w drugą stronę pojechać także bezpośrednio gdzieś do centrum. Rozumiem. Mogą jechać czwórką, ale to jest... Nie. Ale proszę dać mi wytłumaczyć. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jedziemy ulicą Mostową, to jeżeli pojedziemy prosto do centrum ulicą Sobieskiego albo przez Stare Miasto, to nie pojedziemy na Dworzec. Czyli... Nieważne, gdzie wsiada, popatrzcie, jak ma jechać autobus. Autobus pojechał ulicą Czadkowską, przejechał przez Mostową i jeżeli ma bezpośrednio dojechać na Stare Miasto, to musi skręcić w lewo, czyli nie pojedzie na Dworzec. Czyli wprowadzilibyśmy linię, która omijałaby transportowy węzeł integracyjny, czyli Dworzec, który jest sercem Tczewa. Oczywiście, że można byłoby sobie wyobrazić sytuację, w której taka czwórka zamiast dojeżdżać na Dworzec, trasą przez Stare Miasto dojeżdżałaby do Czyżykowa i byłaby to linia wówczas w jedną stronę, tak jak dzisiaj 7 i 17, zamiast na Dworzec, a zapewniałaby połączenie przez Stare Miasto w koło. No, przyrost kilometrów, jak Państwo widzicie, zamiast tego odcinka byłoby troszkę więcej. Intensywniejsza byłaby obsługa Starego Miasta. Tak na szybko to 150 tysięcy kilometrów w skali roku, czyli no około 1,5 miliona złotych z budżetu miasta. Jeśli Państwo uznajecie, że jest taka potrzeba i że mieszkańcy no, ulicy Staszica bardziej niż dworzec, osiedla Staszica, przepraszam, bardziej niż dojazd do dworca preferują wysiadanie przy ulicy Mostowej i Starym Miastem do Czyżykowa, to przecież to wszystko można... Słucham? No ale gdzieś ten autobus musi zawrócić i mieć miejsce do odstania, czyli jeżeli dojedzie do przystanku przy Chopina Okrzei czy Chopina nad Wisłą, to nie może tutaj zawrócić i zostać, tylko musi dojechać do pętli w Czyżykowie. Wszystko jest do wykonania, tylko że proszę zwrócić uwagę, że zamiast takiego krótkiego odcinka autobusy jechałyby przez Stare Miasto aż tutaj i patrząc, trzeba byłoby to dokładnie policzyć, ale tak lekko licząc, to jest około 150 tysięcy kilometrów rocznie, czyli jakieś 1,5 miliona złotych. Taki jest koszt realizacji tego postulatu, gdyby to miała być linia całodniowa, całotygodniowa, gdyby to miały być jakieś pojedyncze kursy w ramach innej linii, czyli z pętli przy ulicy Czadkowskiej przez Stare Miasto, na przykład tylko w godzinach dojazdów dzieci do szkół, nie wiem, 7-16, to pewnie byłaby to 1/3 tej kwoty, dlatego że pokryłby się ten odcinek, tak? Bo czwórka nadal by jechała na Dworzec, a to byłoby połączenie dodatkowe. Wszystko można zrobić, to jest tylko Państwa decyzja, czy tak, czy nie. Jakby trzeba było pomyśleć, jak to zrobić, żeby w tych godzinach dzieci dojechać.
przez dworzec. Znaczy ominie transportowy węzeł integracyjny, tylko zapewni bezpośredni skręt. Powiem tak, wszystko można zrobić, jeśli ma się na to środki finansowe. Zaprojektowanie takiej linii dodatkowej, jednoautobusowej. Proszę, jest włączony. Nie, tracimy parę przystanków na wysokości ulicy Topolowej, a zyskujemy w zamian Aleję Solidarności, Kasztanową, Brzozową, Żwirki Armii Krajowej, dlatego że przystanek w tym miejscu ma swój odpowiednik 50 metrów dalej przy ulicy Żwirki, więc tego tematu nie ma. W zasadzie jeśli chodzi o dostępność tego, mało kto to podnosi. Uwaga podnoszona jest taka, że wydłużenie tej trasy zaproponowane, owszem, poprawi dostępność przestrzenną dla podróżujących tymi autobusami, ale wydłuży trasę o około 4 minuty, to jest prawda, więc no państwo musicie zdecydować, w którym kierunku iść. To się dzieje. Jeżeli dwójka, dwunastka jeździłyby tędy, to weszłyby w cykl koordynacyjny z innymi liniami. Tutaj są jak gdyby autonomicznie, nie trzeba myśleć o koordynacji. Jeszcze raz podkreślam, sprawa jest otwarta. To państwo przesądzicie, a my to zrealizujemy według państwa decyzji. Bardzo proszę, nie wiem, kto tu jest moderatorem. Proszę państwa, zachęcamy do dyskusji, bo tutaj akurat najbardziej osobą w tej materii jest orientowaną pan Marcin Gromadzki, który jakby nawet państwa wątpliwości, bo teraz to jest dyskusja. To nie jest tak, że teraz ktoś przyjdzie z jednym pomysłem i zrealizujemy to. Wszystkie za i przeciw. Tu jest, to przed chwilą prowadziliśmy dyskusję o ulicy Czadkowskiej, dojazd na Stare Miasto, gdzie to wynika, żeby były dublowania pewnych kursów. Jeżeli widzicie jakieś rozbieżności w tym, co jest, czy brak pokrycia w tym, co jest, to jest jak najbardziej ten moment, żeby zabrać głos. I jeżeli będzie to konstruktywna możliwość taka, która nie będzie się, zakładamy, związała ze wzrostem kosztów, czyli zwiększoną ilością przejazdów, czy zwiększoną ilością autobusów, no to to jest teraz ten moment na tą rozmowę. Także zachęcam do dyskusji. No ja już mam mikrofon w ręce. Mam pytania 3 na początek. Może się przedstawię, jestem mieszkańcem Suchostrzyk 2. No jeżdżę już w tej chwili kilka lat za darmo, mam swoje lata, ale mam wnuki z przedszkola do szkoły podstawowej. Jedno się dostała, już się dostała do szkoły katolickiej na Rokitkach. Jest problem. Dla mnie jest taki, od września jest darmowa komunikacja. Pieniążki z czego są, ja wiem, bo słuchałem prezydenta Pobockiego, bo ja oglądam Tetkę co dzień, to jest moja telewizja. Muszę oglądać i pieniążki na to się znalazły w innej formie, w której władze miasta zrezygnowały. Mam takie pytanie, czy byłaby szansa chociaż jednej linii
godzinach na Rokitki do szkoły podstawowej. Tam nie ma czym dojechać. Nie wiem, czy tam Latocha jeździ, czy nie. Ja wiem, że należy do gminy Tczew, Rokitki należą, ja rozumiem, ale dzieci są nasze. Ja mam w przedszkolu dwójkę dzieci, w tej chwili jedna wychodzi w ósemce. Ja tam pracowałem 12 lat. Ja tam 12 lat pracowałem w ósemce. Wszystkie dzieci są nasze. Ja przyniosę papier z jednej, drugiej sali. O, ja, rodzic, ja zapomniałam. Ja zapomniałem. Chusteczki kosmetyczne dla dzieci do nosa, bo ja to domu dzieci. Ja nie patrzę na rodzica, na, proszę pani, na panią, na te dzieci. Najważniejsze są dla mnie dzieci. Ja mam wnuków na Piotrowie, tam w tych nowych blokach przed Lidlem. I jeżdżę 3-4 razy w tygodniu, odbieram z przedszkola, z ósemki, zawiozę. Zawieźć, matka zawiedzie, bo syn, tata pracuje ko Galerii Bałtyckiej w Rzeszczu. Wraca o 18 do domu, najszybciej. No jest problem. Do Rokitek, nie wiem, pierwszą godzinę czasu może bym doszedł. Nie mam auta, kiedyś ja byłem młody, syrenkę miałem, ale to już są dawne czasy. Dawne czasy. Ja też jeździłem do pracy na górki, na przemian. Piątka, dwunastka, dziewiętnastka i się zmieniało, ale to nie będę wracał do tych czasów. Ja może przerwę i powiem, to skracając ten wybór, to jest taki, to tak jakby pan chodząc na zakupy robił sąsiadowi zakupy, ponieważ w granicach administracyjnych miasta jest obowiązek organizacji transportu zbiorowego, publicznego, za które miasto płaci i może robić. W stosunku do innych gmin nie może tego robić. Jeżeli gmina, miejscowość Rokitki by dołączyła się do miasta Tczewa, na pewno tam by była komunikacja zbiorowa, docierałaby do Rokitek też. Ale to wynika już poza zakres możliwości ustawowej nawet, żeby taką komunikację zorganizować. Jeśli można się wtrącić, wyświetliłem państwu ustawę o publicznym transporcie zbiorowym obowiązującą, no bo niestety no, samorząd nie może robić czegoś, co nie jest zgodne z przepisami prawa. Artykuł 4, ja rozumiem, ustęp 1, momencik. Punkt 4. Komunikacja miejska to gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta, mamy Tczew, albo miasta i gminy, miast albo miast i gmin sąsiadujących. Mamy taką sytuację, o której pan mówi. Jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Porozumienie z gminami ościennymi kiedyś było. Komunikacja tczewska obsługiwała linię do Pszczółek, linię do Gdańska, nawet gmina Lichnowy była obsługiwana, poprawcie mnie, o ile źle pamiętam, linią numer 18 przez mosty tczewskie. Autobusy jeździły do miejscowości Słupkowy, obsługiwane były Czadkowy, Tczewskie Łąki i Czarlin, a także Rokitki starą linią numer 7, ale to wójt gminy ówczesny wypowiedział porozumienie, a żaden kolejny wójt nie zdecydował się na zawarcie takiego porozumienia, no bo konsekwencją jest to, że tak jak miasto Tczew płaci swojemu operatorowi za kilometry na terenie Tczewa, no to no wójt musiałby też płacić. Obecne przepisy uniemożliwiają prowadzenie komunikacji miejskiej nawet kilka metrów z przystankiem poza granicami miasta bez porozumienia. To porozumienie mogłoby być zawarte w taki sposób, że no miasto jest skłonne ponosić koszty wyłącznie ze względu na jakiś nadzwyczajny interes miasta, ale szkoła podstawowa takim interesem nie będzie. Organy kontrolujące nie miałyby tu żadnych wątpliwości. Czy mogę jeszcze jedno pytanie przy okazji? Proszę bardzo. Do dyrektora Boleskiego Zakładu Usług Komunalnych. Chodzi mi o wiaty na przystankach. Niektóre są w fatalnym stanie. To już mówię szczerze. Między innymi ta wiata wąska przy kościele Matki Kościoła naprzeciw, przy czerwonym, gdzie jest krzyż w budynku. Dawna Ameryka, jak to mówią. Ta wiata wąska w fatalnym stanie jest jeszcze tak usytuowana, że ja żoną stałem, bo 3-4 razy w tygodniu jeździmy stamtąd, z Piotrowa. Jechał na hulajnodze elektrycznej i po prostu wjechał w jedną osobę. Nie? Jest bardzo wąsko do zatoczki. Autobus i wiata od razu, jak jestem przy głosie, do dyrektora. Dziękuję bardzo. Jak pan zauważył, właśnie mówiąc o tej wiacie, to jest pół wiata, bo tam jest bardzo wąsko i ograniczenia są... Zniszczone jest. Proszę? I zniszczone. Tego jest zniszczona, ale nie zniszczyła tego pogoda, tylko to jest na nasze nieszczęście mieszkańcy. My sukcesywnie naprawiamy te wiaty i wymieniamy też. Jak też pan zauważył, pojawiają się cały czas nowe wiaty w różnych lokalizacjach i systematycznie w miarę posiadanych środków
staramy się je wymieniać, zakupować nowe, ale te, które są poniszczone, my je remontujemy. Oczywiście my wymienimy szyby, na drugi dzień są graffiti, bo ktoś poczuł swoją wenę twórczą. No to jest ból, my to wymieniamy. Następnym razem są zbite. W zeszłym roku same szyby na terenie miasta, ponad 65 tysięcy złotych ubezpieczalnia zwróciła za wymianę szyb. To jest kwota niebagatelna, bo za to można by było dwie nowoczesne wiaty kupić, a wymienialiśmy tylko szyby. Już nie mówiąc o robociźnie pracowników, którzy to na bieżąco nie tylko jadą wymienić tą szybę, ale też służby, które sprzątają, porządkują. To jest po prostu gehenna. Nie wiem, czemu to jest nieszczęście i czemu są wiaty wzięte na taki celownik i są po prostu dewastowane. Teraz jeszcze jedno słowo. Nowe wiatki i rozkład jazdy autobusów. Jest to bramowanie metalowe i rozkład jazdy rzucony jest do środka za tą szybkę, czy to jest tworzywo. I po lewej stronie są ABCD, oznakowania. Nie widać. Ta listwa metalowa, która jest dookoła, zasłania to oznakowanie. Jak jest to z tego? Albo zmienić troszeczkę na rozkładzie napisy, albo przesunąć po drugiej stronie. Dziękuję za informację, to przekażę też moim pracownikom, zobaczymy, takie co w tej materii drobne można zrobić. Dziękuję bardzo. To nie widać w ogóle. Mm-hmm. Nie? Dziękuję bardzo. Pan Dziękuję. Informatyk właśnie przekazał, że jest około 20 pytań z internetu i niektórzy na czacie piszą, że dyskusja odbiegła od rozkładów jazdy z internautów. Pan informatyk może będzie tutaj zarządzał mikrofonem, bo tam się pan zgłaszał, ja nie jestem tu moderatorem, także bardzo proszę. Mam pytanie, ale odnośnie o komunikacji. Strzyżykowa mieszkaniec, czy w ogóle jest brane pod uwagę dojazd ludzi do Trójmiasta do pracy, te rozmiany rozkładów, czy to w ogóle nie jest brane pod uwagę? Bo w tej chwili są w ogóle rozbieżne. To na przykład weźmy w niedzielę, jeżeli jest rano, pociąg o 6 rano wyjeżdża z Trzewa, a Strzyżykowa 17, która najszybciej dojeżdża do Zwolca, wyjeżdża 5.57. Trzeba oczywiście jechać trójką, całe miasto sobie zwiedzać, po to takie rzeczy. Tak samo jest w przypadku innych linii, że w ogóle nie jest dostosowany do tych dużych potoków pasażerskich. Przewozy regionalne nie są w ogóle dostosowane rozkłady do żeby najbliżej dojechać jedynką, ósemką albo siódemką i w drugą stronę tak samo. Czy w ogóle można to jakoś dostosować? Sprawdzić te rozkłady i to po prostu połączyć ze sobą. Nie jesteśmy autorami rozkładów jazdy, które obowiązują w tej chwili. Jak powiedziałem, są to rozkłady kryzysowe, oparte na wakacjach. I teraz tak, ten kryzys, wcześniej COVID, a potem problemy z kierowcami powodował, że najłatwiej z punktu widzenia odbioru społecznego było operatorowi i organizatorowi zawieszać ósemkę i jedynkę. No bo co tu mówić, wiele tych, którzy na szybko chcą dojechać jedynką Strzyżykowa do dworca, no nie jest aż tak dużo i zdecydowanie większy opór społeczny byłby, gdyby organizator, przepraszam, że tłumaczę nie siebie, gdyby organizator zlikwidował kursy trójki czy czwórki do Flextronicsu. My uważamy, że powinno się wrócić do podstaw, czyli cztery linie, jedynka, trójka, czwórka i ósemka funkcjonują cały czas z dużą intensywnością. Jeżeli mamy kursy co 15 minut, to w godzinach między 6 a 19, 20 to w ogóle nie ma się co przejmować pociągami, dlatego że zawsze coś przyjedzie. Natomiast w godzinach skrajnych, czyli do tej 5.30, 6 i wieczorami oraz w weekendy, skrajne kursy trzeba dostosowywać, biorąc pod uwagę jednak fakt, że po pierwsze rozkłady kolejowe ciągle się zmieniają, więc jest to wyzwanie dla organizatora, bo my przygotujemy rozkład jazdy na dany moment, dopasowany, no ale potem trzeba za każdym razem przesuwać i pilnować. Jest na sali pan, włączyła się tutaj nasza sala, jest na sali pan Stanisław Smoliński, który przez wiele lat układał rozkłady jazdy w ZUK-u, wcześniej w Urzędzie Miejskim i kiedyś mieliśmy taką sytuację, że na 52 tygodnie w roku 38 razy zmieniał rozkład jazdy, dopasowując do pociągów i dostał w tym momencie jeszcze reprymendę, że dostosowuje do przejazdów rozkładowych, a nie faktycznych, bo jeden z pociągów się zawsze spóźniał 9 minut wieczornych. Także jest to bardzo trudna sztuka w tych uwarunkowaniach, ale w nowym planie będzie to przygotowane. Chodzi mi jeszcze o ten ostatni pociąg Regio, który przyjeżdża z Gdańska. Jeżeli ktoś pracuje na drugą zmianę, no niestety po ostatnim pociągu już nie ma. Trzeba iść albo pieszo, albo taksówką, no albo tym samochodem nieszczęsnym przyjechać na tych dworzec, bo nie ma nic, nie ma żadnego, nie ma dojazdu, nic. Gdyby pan był łaskaw napisać w formularzu maila, który
z pociągów przez pana jest traktowany jako ostatni. 23.30 on jest tutaj, na mnie 35 albo 36 jest na miejscu. Proszę zobaczyć, że są to już godziny poza funkcjonowaniem komunikacji dziennej. Z reguły miasto przyjmuje odpowiedzialność za dowozy mieszkańców. 5.23 to są takie normalne godziny, a uruchomienie autobusu około godziny 23.45 to już tak naprawdę jest komunikacja nocna. Ja nie mam, że tak powiem, wątpliwości, że jeżeli jest taka potrzeba, to to zrobimy. Decyzja organizatora. On był przez wiele lat ten autobus. Był zawsze tak, po tym ostatnim pociągu, był przez wiele lat. Tak samo rano była trójka, która była o 4 rano, była na miejscu na dworcu. Też już nie wiem, czy ona do tej pory funkcjonuje, ale była taka. Też kiedyś o nią postulowała. Czyli wniosek poszerzenia funkcjonowania komunikacji do godzin 4.23.45. Na przykład, tak. Dziękuję uprzejmie. Kto z państwa z sali był następny chętny do głosu? Pracodawca, obecny wykonawca kontraktu stwierdził, że z powodu braku kierowców na lokalnym rynku. Poprzedni pracodawca, okej. Poprzedni pracodawca, czyli firma Meteor, także zawiesiła realizację części kursów z powodu braku kierowców na lokalnym rynku. Ja zdaję sobie sprawę, że za wszystkim stoją możliwości wynagradzania ludzi za ciężką pracę we właściwy sposób, no ale ja już tak głęboko sięgać nie mogę. W różnych miastach wygląda to różnie i jest to ściśle skorelowane z kształtem oferty przewozowej. Jeżeli kursy są oferowane często w takcie i skoordynowane, to tu chyba najlepszym przykładem jest około 80-tysięczny dolnośląski Lubin, gdzie średnio popyt wzrósł o około 80%, ale na niektórych liniach, na przykład na jedynce takiej podstawowej lubińskiej linii, mieliśmy wzrost o 120%. To jest bardzo dużo. Także jest to wyzwanie dla komunikacji miejskiej, aby sprostać zwiększonemu popytowi. Ale nie ja tu rządzę mikrofonem. Panie informatyku, można... Ale żeby ja mam jeszcze jedno pytanie tylko, nie? Pytanie, to osiedle to jest starszych ludzi, tak? Mieszkam tam, wiem jak ta sytuacja wygląda. Dużo po prostu mieszkańców dojeżdża do przychodni rogowskich, tak? No bo w większości do tej przychodni są zapisani. I teraz takie pytanie, czy zostaną te przystanki na Alei Kociewskiej w pobliżu tej przychodni? Bo mówię, wiem doświadczenia, że dużo ludzi właśnie, ja wiem, że się wszystkich nie zadowoli, bo jeszcze taki się nie urodzi, żeby wszystkim dogodził, ale to są takie, dużo zapytań mam od mieszkańców, bo tam mieszkam i dobrze by było, żeby te przystanki pozostały, jak są obecnie. I to wszystko. Dziękuję bardzo. To zróbmy sobie, jeśli można pozwolić, małą sondę na tej sali. Propozycja zmiany trasy linii 2 i 12. Czy mogą państwo zagłosować? Ja wiem, że to nie jest reprezentacja społeczeństwa mieszkańców Tczewa, ale mamy różnych interesariuszy. Gdyby państwo mieli podjąć decyzję, czy dwójka, dwunastka ma zostać po staremu na całej trasie ulicy Alei Kociewskiej z przystankami przy Topolowej, kto z państwa jest za? Nie ma opcji, że się wstrzymujemy. A kto z państwa uważa pomysł skierowania trasy linii 2 i 12 ulicami Żwirki, Armii Krajowej, Aleją Solidarności za trafiony?
A kto z Państwa ze mną nie chce współpracować i nie podniósł ręki? Widzicie Państwo, że raczej nawet taka statystyczna reprezentacja mieszkańców Tczewa uważa, że jest to rozwiązanie lepsze. Jeśli chodzi o przystanki, o których Pan mówił, chodzi o przystanki w rejonie ze skrzyżowania ulicy Żwirki, tak? Czyli tutaj. Na Górkach się nic nie zmienia. Lokalizacji szczegółowej przychodni. No, autobus się zatrzyma przy Alei Solidarności. A tu, tutaj Kociewska przychodnia. Nie, absolutnie nic się tutaj nie zmienia. Dobra, je. Ja mam parę pytań. Pierwsze, czy były analizowane właśnie te małe autobusy 6-metrowe, powiedzmy 30-osobowe, bo ja widzę, że wykluczone jest osiedle Bajkowe. Generalnie no, z osiedla Bajkowego trzeba trochę podreptać, żeby na przystanek dojść. I drugie, no tutaj Stare Miasto na przykład, gdzieś Obrońców Westerplatte, na przykład puszczenie tych mniejszych autobusów 6-metrowych, one chyba mają 30 miejsc, tak? Jak się nie mylę. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Rozumiem, że tam, gdzie są strefy ekonomiczne i zakłady pracy, to i są gdzieś te godziny pracy, to będą analizowane osobno, rozumiem, rozkłady, tak? A nie będzie cyklicznie, powiedzmy, sztywno 15 minut, no bo niekiedy tam 300 osób dojeżdża w jednej godzinie, więc no to rozumiem, że to będzie osobno analizowane. Trzecie pytanie. Nie widzę autobusu żadnego, tak jak kiedyś było do Zwiku. Tam też wiem, że pracownicy dojeżdżają i tak dalej. Może być puszczony autobus, nie wiem, co, któryś na przykład. Tak kiedyś tak było zrobione, nie? Oraz ostatnie, no tak jak tutaj mieszkaniec mówił, nocny autobus. Czy analizowane to było, czy nocny autobus się sprawdzi w naszym mieście, czy nie? No, czasem tu po 22 widać no, duchy, ale jak ludzie dojeżdżają do pracy i mają autobusy, to myślę, że można to dostosować do tego. Ja może zacznę od pytania trzeciego, bo ono jest najłatwiejsze. Szóstka wybranymi kursami dojeżdżała kiedyś do pętli przy Zwiku. A kiedyś kursy były co godzinę nawet. Ale z powodu braku pasażerów ograniczono je do dwóch par kursów, 7-15. No ale niestety, czy też stety, jako społeczeństwo się bogacimy coraz intensywniej, do pracy jeździmy samochodami i te autobusy przestały pracowników z Wiku wozić, no bo nie korzystali z nich. Wieść głosi gminna, że ostatnia osoba po prostu przeszła na emeryturę korzystająca z tej komunikacji i już od dłuższego czasu tych kursów na 7 i 15 nie ma. Nie wiem, czy ZUK ma jakieś postulaty ich przywrócenia. Pan Mikołaj kręci głową. No czyli jak gdyby problem skończył się wraz z ostatnim pracownikiem, który zrezygnował z codziennych dojazdów tam do pracy komunikacją miejską. I w sytuacji, kiedy w godzinie 7 czy 15 autobus może krążąc rotacyjnie przewieźć 70-80 osób po mieście, no bo generuje popyt, to chyba lepiej go skierować tam niż zajeżdżać nim tutaj. Pytanie drugie, też bardzo łatwe do odpowiedzenia, dostosowanie do zakładów pracy. Takt jest szymelem, jak gdyby pełną ramą, natomiast oczywiście, kiedy dojeżdża 300 osób, to zagęszczamy po to, żeby ich dowieźć. Licząc popyt i patrząc na spodziewany wzrost, proponujemy dlatego autobusy trzydrzwiowe, aby ci pasażerowie wsiadali sprawniej, mogli zajmować przestrzeń także w tylnych drzwiach i drugi autobus przegubowy właśnie z myślą do dowozów pracowniczych. Tak zaplanowaliśmy obydwa przeguby, żeby dowoziły na godzinę 6, potem po 6 odwoziły,
a potem między godziną 7 a 8 jeszcze wspierały dowozy młodzieży do centrum Tczewa, do szkół. Podobne rozwiązanie jest w godzinach popołudniowych, najpierw kursy na czwórce, potem kolejne kółka na trójce, kiedy wszyscy wyruszają z pracy i korkują Tczew. Mamy nadzieję, że te osoby przesiądą się do komunikacji miejskiej i także zajmą miejsca w tych przegubach. Tak, tak, tak. To jest wszystko na podstawie wyników badań, bo przecież to nie jest tak, że organizator jest w oderwaniu od największych zakładów pracy i te kursy, które dzisiaj generują o określonej godzinie pasażerów, no muszą zostać w tych samych godzinach. Podobnie jak zajazd autobusu linii 3 do zakładów Hibner-Zucher, tak? Tu też nic się na pewno nie zmieni. Czy Gemalto, tych wszystkich pracowników chciałbym uspokoić. Autobus nocny. Gdynia z powodu braku wystarczających środków finansowych w budżecie od 30 stycznia bardzo mocno przerzedziła komunikację nocną. Zrezygnowały z komunikacji nocnej też ostatnio dwa miasta wojewódzkie. W porach nocnych jest najmniej pasażerów, jest najmniejsza rotacja, nie ma przypadkowych podjeżdżających sobie, więc efektywność społeczna takiej komunikacji też jest najniższa. Ja przepraszam, że mówię to bez emocji i teraz autobus nocny jest zwiększeniem atrakcyjności miasta bez dwóch zdań. Więc jeśli samorząd dojdzie do wniosku, że stać go na to, żeby przynajmniej na przykład w nocy z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę coś zaoferować, można wrócić i zaoferować na przykład linię N3, bo to chyba byłoby najbardziej adekwatne do potrzeb. Przypomnę, że kiedyś linia nocna to była linia idealnie po trasie linii numer 3. Jeśli chodzi o minibusy, no to zagęszczenie układu podstawowego na granicy możliwości przewiezienia wszystkich chętnych w warunkach bezpłatnych przewozów to plus 30% wozokilometrów. I tak już nasz zleceniodawca jęczy, bo liczył, że to nie będzie 1 555 000, tylko 1 450 000 w skali roku. Każda dodatkowa linia minibusowa to są dodatkowe kilometry. Takich miejsc jest kilka w Tczewie, jak się popatrzy, to właśnie głąb osiedla Staszica. Mówimy o minibusie i to jeszcze może elektrycznym, bezszelestnym. Ja tylko patrząc na plan pokazuję miejsca, które są oddalone od komunikacji. Ulica Zwycięstwa. Aczkolwiek fronty budynków są skierowane w drugą stronę. Ulica Obrońców Westerplatte. Są też wśród Państwa zwolennicy wpuszczenia takich minibusów na plac Hallera. Nie wiem, czy to już wybrzmiało w głosie internetowym, ale takie postulaty były zgłaszane. Tylko proszę zwrócić uwagę, że ten postulat nie dotyczy autobusów, tylko właśnie pojazdów mniejszej pojemności minibusów, zapewne elektrycznych, czyli nie hałasujących, nie kopcących. Ulica Mickiewicza to tutaj, czy ta poniżej parku? Ja tylko przekazuję Państwu, jakie postulaty wpływały odnośnie wprowadzenia autobusów klasy mini. Odcinek ulicy Żwirki, z którego wycofano linię czwórki i właśnie przejazd w głąb osiedla Bajkowe Piotrowo. I teraz można byłoby z tych wszystkich postulatów dokonać pewnego przesiewu, które dla mieszkańców są istotne i rzeczywiście jeden taki minibus uruchomić dodatkowo. Trzeba byłoby zaaplikować o taki pojazd, żeby no, operator za niego nie płacił. To niestety jest około 1 000 000 zł koszt takiego pojazdu. Oczywiście są dostępne fundusze, w których można uzyskać jakiś procent dofinansowania, no ale jest to przedsięwzięcie kosztowne, bo potem jeszcze trzeba znaleźć środki na eksploatację. Jeśli Państwo uznacie, że jest taka potrzeba, jest to do zaprojektowania, aczkolwiek już widzę, że Pani Radna na część postulatów no, zareagowała bardzo emocjonalnie, że takiej potrzeby nie ma. Czy mamy jeszcze pytania z tak, sali, czy już tak, internet? Tak, tutaj ja zadam w sumie 2 lub 3 pytania mam do Pana. Pierwsze pytanie,
które tak mnie nurtuje, to jest autobus 2 i 12. Musimy pamiętać o tym, że osiedle Górki jest osiedlem, które znajduje się na skraju naszego miasta. Jeżeli chodzi o komunikację, one pod tym względem może być mocno wykluczone. Jeżeli chodzi o Abisynię, to wiemy, że szkoła podstawowa jest na Abisynii, więc dzieci tam mogą dochodzić do tej swojej szkoły. Jeżeli chodzi o szkoły średnie, wiadomo, że dokładnie, jeżeli chodzi o szkoły średnie, wiadomo, że te dzieci muszą gdzieś dojechać. Natomiast jeżeli chodzi o Górki, martwi mnie trochę ta częstotliwość autobusów. To znaczy, jeżeli pan porównuje częstotliwość autobusu tą, która jest proponowana, szczególnie jeżeli chodzi o te godziny szczytu, czyli między 6.30 a 16.30, to wygląda bardzo dobrze. Natomiast my porównujemy to wszystko do tego tymczasowego, wakacyjnego rozkładu jazdy, który w naszym mieście był użytkowany trochę dłużej niż tylko przez wakacje. Chodzi mi o to, że w pewnych godzinach ta częstotliwość bardzo mocno spada i spada do nawet do tego, do jednego autobusu na godzinę. Tutaj, jeżeli chodzi o tą dwójkę i dwunastkę, się zastanawiam, czy jeżeli ta dwójka i dwunastka miałaby jeździć tą proponowaną trasą, czyli obsługiwałaby więcej suchostrzyk, to czy nie pomyśleć o tej częstotliwości mimo wszystko na tych autobusach dwójka i dwunastka, żeby ona była trochę większa. To jest jakby moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, zauważyłem, że praktycznie wszystkie autobusy, które jadą na dworzec z osiedla Suchostrzygi, wjeżdżają na ulicę Gdańską, zatrzymują się na przystanku, który oficjalnie nazywa się Urząd Skarbowy i potem jadą całą ulicą Gdańską aż do skrzyżowania z Aleją Kociewską i z ulicą Pomorską, zjeżdżają na dół i przez tunel dojeżdżając na dworzec. I się zastanawiałem, dlaczego nikt nie rozważał takiej propozycji, aby autobusy te skrycały zaraz za cmentarzem w ulicę Północną i od tej strony dojeżdżały do dworca, oszczędzając kilometry, oszczędzając także czas i wtedy one by mogły ruszać spokojnie na swoją dalszą trasę, bo teraz te autobusy wracając tak naprawdę nie zatrzymują się nigdzie pomiędzy Urzędem Skarbowym a dworcem, a muszą dojechać do dworca od tej strony ulicy Pomorskiej. Musimy też pamiętać o tym, co mówili nam kierowcy stosunkowo niedawno. Chodziło o takie bardzo małe przerwy pomiędzy kursami, które są spowodowane tym, o czym pan mówił, że Tczew jest miastem zakorkowanym, czyli nawet jeżeli według rozkładu jazdy odległość jest, nie wiem, 4-minutowa, to oznacza, że faktycznie autobus może jechać 7 minut albo i 9 minut. I to jest moje drugie pytanie. Dlaczego nie rozważano powrotów autobusów ulicą Północną, a dalej autobusy muszą zjeżdżać do dworca przez tunel od drugiej strony? Jasne. Zacznę od linii 212. Macie państwo wyniki badań w rozkładzie wakacyjnym. Trójka 4600 osób, dwójka 934. W dniu powszednim wykorzystanie takie sobie. A poprawiamy standard częstotliwości, bo z 40 minut na tych liniach robimy 30. 40 jest o tyle niekorzystna, że się nie powtarza w godzinie. Czyli jeżeli komuś autobus pasuje na 7, to nie ma szans, żeby pasował na 6, 8 i odwrotnie, tak? No bo nie ma tej cykliczności. Czyli ten rozkład wakacyjny w założeniu był projektowany jako rozkład na czas, kiedy mniej ludzi dojeżdża do pracy, nikt nie jeździ do szkoły. No i ten rozkład no, z powodu pewnych problemów został. W nowym rozkładzie jazdy mamy tak 30-minutowy, a więc dwójka, dwunastka w dobrych godzinach zapewnią dojazdy na pełne i w PUDO w obydwu kierunkach. Czyli sytuacja się bardzo mocno poprawi. Na dzisiaj liczby no, nie dają delegacji do tego, żeby podbić do taktu 15-minutowego. No to kolejne 250 tysięcy kilometrów, czyli 2,5 miliona złotych. Gdyby chcieć podnieść rangę, linii 2 i 12 do linii priorytetowych. Jeśli chodzi o ulicę Północną, ja to państwu wyświetlę. Gdzieś tu miałem internet. Nie jest to mój komputer, więc proszę wybaczyć to, co tu się wyświetla. No, przepraszam, człowiek jak popełnia błędy, jak... Tu poproszę o wsparcie. Przedstawicieli organizatora, ale pomysł, aby jechać ulicą Północną, dworcową,
O ile parametry tych ulic no, nie wykluczają tego, przecież autobusy w kursach technicznych to robią, niestety powoduje fakt, że przystanki, które mieszczą się przy dworcu kolejowym, nie mogłyby być obsługiwane. Autobus musiałby od razu skręcać na plac, wysadzać pasażerów w miejscu do tego no, nieprzystosowanym, no bo tam nie przewidziano przystanku dla wysiadających w momencie projektowania. Okej. Okay. Dobrze. Powiem tak, jeśli państwo uznacie, że rezygnujemy z tych przystanków z tablicami zintegrowanych, no bo jeżeli autobus, no jeżeli się zatrzyma tutaj, to musi wyjechać ulicą Dworcową i Gdańską, bo przecież tu nie zawróci. To nie jest pojazd typu hulajnoga czy rower, który byłby w stanie zawrócić już po obsłużeniu tego przystanku. I początkowy, który został przebudowany. Z naszego punktu widzenia... Proszę zobaczyć, jeżeli autobus pojedzie ulicą Dworcową i skręci w prawo... No niestety dalej nie... Ja powiem tak, to jest technikalium. Jeśli państwo uznacie, że zamiast przejazdu, może tylko w jedną stronę, tak, żeby na tym przystanku końcowym 50, ale potem odjazd odbywałby się nadal z przystanków spod Wiaty, to jest rzecz do zrobienia w trybie niemalże natychmiastowym. Ja wyświetliłem jeszcze ulicę Północną, a propos ewentualnie przystanku gdzieś w tym miejscu. No niestety jest tu droga dla rowerów i jest to konflikt. Natomiast przejazd ulicą Północną do dworca dla linii od strony Gdańskiej to trochę wykracza poza naszą pracę, bo my mieliśmy tylko ułożyć rozkłady jazdy z istniejącej sieci, ale jeżeli są takie głosy, to czemu tego nie zrealizować? Jest przedstawiciel kierowców na sali, gdzieś tam się chowa za słupem, pan Michał. A proszę powiedzieć, co kierowcy na to? Mikrofon, żeby internauci też pana słyszeli. Dzień dobry, Michał, to jest kierowca. Znaczy wydaje się, że sam ten pomysł jest racjonalny, bo faktycznie oszczędność na przejeździe pewnie będzie około 2-3 minut dodatkowa, ponieważ ta sekwencja świateł na skrzyżowaniu Gdańskiej i tej, jak to, Pomorskiej, tak, jest dosyć długa, w związku z czym tam na pewno byśmy zaoszczędzili, no tylko należałoby stworzyć jakieś możliwości wysiadania pasażerów po wjeździe na Zatokę, na tą pętlę techniczną przy galerii kocieskiej.
I zobaczcie jest, państwo... Są tylko te często te przystanki są zajmowane przez busy albo linie 50, natomiast no, gdyby to uporządkować, no to pewnie zobaczcie państwo, miałoby jak to fenomenalnie sens. Działają konsultacje społeczne. Panie Michale, ja panu osobiście bardzo dziękuję. Pan Michał jest jedną z osób, która też przygotowała z punktu widzenia kierowców, co najbardziej boli, w organizacji ruchu drogowego stanowisko i to też trafiło do organizatora i będzie stopniowo wdrażane, usprawniane. A ja jeszcze mam do pana dyrektora takie jedną uwagę, panie dyrektorze. Chodzi o przystanek na cmentarzu Rokickiej. Tam jak autobus podjeżdża, jest więcej ludzi, dużo ludzi czeka, nie ma możliwości, oni się zaczynają no, przepychać, żeby ten przystanek cofnąć o co najmniej metr na to, bo nie wiem, czy to jest teren, ale chodzi o to, że po prostu nie ma płynności wsiadania i wysiadania. Zwłaszcza jak są w niedzielę, kiedy dużo ludzi, już nie mówię o wszystkich świętych czy innych świętach. Dziękuję, panie dyrektorze. Tam jest... No i mamy mnóstwo pytań ze strony internautów. Czy zastanawiano się nad wprowadzeniem linii, która bezpośrednio połączyłaby... Lecę chronologicznie, proszę panie informatyku, jeżeli coś przeminę, pominę, to proszę o interwencję. Czy zastanawiano się nad linią, która bezpośrednio łączyłaby Górki i Strefę? Dzisiaj musi być przesiadka. Jak państwo zauważyliście, popyt z Górek jest no nie aż tak duży jak na osiedlach z wysoką zabudową wielorodzinną i my, będąc w realiach ograniczeń budżetowych ze strony zleceniodawcy, takiego pomysłu nie braliśmy pod uwagę, bo wyszliśmy z założenia, że skoro o 1/3 poprawi się intensywność obsługi poszczególnych linii, czyli zamiast 20 i 40 minut będzie 15 i 30, to nawet przesiadka będzie łatwiejsza. Każda taka linia w godzinach szczytu to niestety dodatkowy autobus, a więc koszty. To wszystko jest możliwe do zrobienia, tylko no, organizator właśnie otrzymałby dodatkowe wyzwanie. Można sobie wyobrazić linię na przykład z Górek do Strefy do godziny 7. Potem ten sam autobus zmieniałby trasę na kolejną linię i zapewniał połączenie osiedla Staszica ze Starym Miastem i Czyżykowem. Musiałby niestety skończyć funkcjonowanie około godziny 13, żeby zapewnić połączenie Strefy z Górkami. I jeśli takie postulaty zostaną uznane jako możliwe do zrealizowania w państwa sytuacji finansowej, można to zrobić. Ja, szanowni państwo, nie jestem takim ekspertem jak w szkle kontaktowym, który patrzy na jakiś postulat i jest w stanie od razu podjąć decyzję. Wolałbym mieć szansę na sprawdzenie na podstawie wyników badań marketingowych i udzielenie odpowiedzi w sposób na piśmie. I ja mam taką propozycję dla szanownych internautów, bo tu są pomysły zmian trasy linii. Tutaj pomysł na to, aby linia numer 5 obsługiwała osiedle Bajkowe zamiast przejazdu przez rondo Jana Pawła II. No, pomysłem na piątkę miało być wypełnienie luki między autobusami linii 4, które pojadą trasą przez Flextronics, czyli na odcinku, w którym ta czwórka z piątką już ma wspólny przebieg, czyli od ulicy Armii Krajowej w kierunku dalej Czyżykowa, można dowolnie kształtować piątkę, tylko proszę zwrócić uwagę, że jeżeli czwórkę będziemy mieli co 30 minut, piątkę co 30 minut, to czwórka z piątką na wspólnej trasie daje nam kursy co 15 minut. Jeżeli jedną z tych linii wybijemy na osiedle Bajkowe, to mieszkańcy, to chyba fajnie widać na mapie, ja jeszcze wrócę do niej, to mieszkańcy będą w pewnym rozkroku, czy iść na przystanki na ulicy Kociewskiej, czy też iść na przystanki na ulicy Jagiellońskiej, bo idealnie co drugi autobus pojedzie z jednej strony, co drugi pojedzie z drugiej strony. Można sobie wówczas wyobrazić, że czwórka i piątka zamiast jechać ulicą
Wojska Polskiego Jagiellońską jechałyby trasą linii 7-17, no ale wówczas omijają przystanki przy placu Jana Pawła II. Jako projektant sieci komunikacyjnej działającej na podstawie struktury zabudowy, obciążenia przystanków, ja bym nie rekomendował takiego rozwiązania, ale to też wszystko zależy od państwa, bo poza osiedlem bajkowym to przejeżdżamy przez obszar osiedla Koleje, aż tereny poprzemysłowe, gdzie tak naprawdę no, nie jest aż tak intensywnie jak w ciągu ulic Wojska Polskiego i Jagiellońskiej. Mało tego, ta trasa jest dłuższa, czyli jadący pomiędzy Suchostrzegami a centrum miasta mieliby to, co funduje im nowa trasa dwójki, dwunastki z Górek, czyli też wydłużenie o 3-4 minuty. Wracamy do postulatów internautów. Tutaj argumentuje ja myślę, że szanowni państwo, ja nie jestem przygotowany do tego, żeby tak na bieżąco odnosić się do poszczególnych postulatów w sytuacji, kiedy nawet na sali trwają rozmowy jeszcze kuluarowe, już coraz intensywniejsze, no bo to wszystko trzeba przeanalizować i ewentualnie udzielić odpowiedzi na piśmie. Słuchajcie, proszę was, posłuchajmy pana, bo naprawdę jak każdy z nas zacznie rozmawiać, z tego nic nie wynika. Tu się powtarzają te postulaty, aby skierować część linii z ulicy Jagiellońskiej przejazdem wokół osiedla bajkowego. Ja nie potrafię podjąć takiej decyzji, no bo to jest intensywna zmiana obsługi komunikacyjnej, to wymaga jakichś rozważań ze strony organizatora i niekoniecznie akurat no musi się tak zdarzyć, że będzie więcej z tego tytułu zadowolonych niż... Ja tutaj się włączę z ulicy Jagiellońskiej, wjazd w ulicę osiedla bajkowego. Sam układ drogowy tego skrzyżowania jest tak nieszczęśliwy, że autobus tam się nie zmieści. On nie wjedzie od tej strony wjeżdżając, nie, tutaj, Jagiellońskiej w prawo. Tutaj mieszkaniec proponuje, aby autobusy, ja wyświetlę jeszcze raz mapkę, aby autobusy objeżdżały ulicę, osiedle bajkowe Piotrowo w taki sposób jak linie 2 i 12 i dalej 7-17, czyli zamiast jechać na wprost ulicą Wojska Polskiego Jagiellońską, jechały przez osiedle bajkowe i osiedle Kolejarz. Proszę zwrócić uwagę, że jest to wydłużenie trasy. Sama piątka nic nie da, no bo piątka to jest połowa kursów dotychczasowych czwórki, które będą realizowane na krótkiej trasie, a więc jest to istotna zmiana, która bardzo mocno pogorszyłaby komunikację w tym rejonie, a poprawiła tutaj. Wracamy dalej do postulatów. Dawna linia 19, no tak naprawdę dzisiaj 2 i 12 to jest dawne 2 i 19, tylko po prostu zmiana numeru w innym troszeczkę kierunku. Tutaj no, propozycja kolejnego nowego połączenia i jesteśmy w realiach, w których no, mamy ograniczone środki budżetowe, a mieszkańcy mają dość dużo postulatów. Tu jest dyskusja właśnie na temat dwójki i dwunastki, czyli trasy przez osiedle Suchostrzygi wydłużonej, czyli głos przeciwny. Można ewentualnie zrobić tak, że jeśli państwo wyrazicie taką zgodę, zapytać w wybranych kursach, rzeczywiście korzystających z linii 2 i 12, co sądzą na temat tej zmiany. Nasza mini sonda tu na sali pokazała, że jesteście państwo za, ale jeżeli większość rzeczywiście korzystających będzie chciała pozostawienia jej w Alei Kociewskiej, to żaden problem. Takie badania będzie można zrobić nie uprzedzając, kiedy będą, żeby się nie pojawili zwolennicy jednego albo drugiego
rozwiązania i wówczas temat w zasadzie 3-4 godzinne badanie marketingowe rozwiąże, jaka jest rzeczywista w tej chwili preferencja mieszkańców. Chory pomysł, żeby puszczać autobus z osiedla Staszica na Szyżykowo. Jakiś mieszkaniec tutaj się odniósł do propozycji złożonej. Bardzo przepraszam, że ktoś tutaj miał inne zdanie. Reszta to są, widzę dalej, głosy aprobujące zaproponowane rozwiązania. Czy ktoś przeczytał uwagi z czatu? Jak najbardziej. To, że robimy to w tej chwili tylko wyrywkowo, to jest pobieżne czytanie, ale pan informatyk te wszystkie uwagi wydrukuje, przekaże, czy też zarchiwizuje w jakiś sposób. To wszystko zostanie. Zmiany rozkładów jazdy i powiązania. Dzisiaj jeszcze raz państwu podkreślę, z przyczyn zupełnie niezwiązanych z nami i w niewielkim stopniu związanych z organizatorem, funkcjonują rozkłady jazdy przeznaczone dla wakacji, a więc te wszystkie braki powiązań, które dzisiaj mają miejsce, no nie są zamierzone. No i chyba mamy te wszystkie z czatu uwagi jak gdyby odniesione, bo one się powtarzają. Ja bym zachęcał jako zwolennik konsultacji społecznych do tego, żeby swoje przemyślenia przelać na formularz papier, bo nawet proszę zobaczyć, że na tej sali nie jesteśmy jednoznaczni, a co do dwójki i dwunastki proponowałbym zrobić badanie w pojazdach wśród rzeczywistych użytkowników, no i to nam rozwieje wszelkie wątpliwości, które rozwiązanie jest lepsze. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować panu Marcinowi Gromadzkiemu za bardzo wnikliwą analizę tych tras i rozkładów jazdy i badań. Państwu również chciałem podziękować za głos zajęty w tej rozmowie. Jak to też pan Marcin sugerował, jeżeli jeszcze by były jakieś uwagi i możliwość przelania tego na drogą elektroniczną na papier, żeby można było to rozważyć, też to jest, jak już na samym początku mówiliśmy, dyskusja otwarta. Jeżeli to będzie racjonalne do wprowadzenia, będzie realizowane. Bardzo państwu dziękuję. A jeszcze pan, bardzo proszę. Dzień dobry państwu, Przemysław Szkatuła. Mam takie pytanie, to głównie do ZUK-u będzie to pytanie. Mianowicie miasto stawia na cenę za to, żeby autobusy jeździły za darmo i to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Natomiast chciałbym zauważyć, że do ogłoszenia tych nowych zmian, to one mają wejść w życie we wrześniu, tak? Mamy bardzo krótki okres czasu. Jaką gwarancję da miasto, że Tabor i nowy przewoźnik zdąży z nową bazą, a Tabor, który będzie obsługiwał linię Tczewskie, będzie to większy Tabor, bo będzie do 28 autobusów, a dziś jest to 21, będzie spełniał jakieś standardy. Dlaczego o tym mówię? Bo nie chcemy tutaj powtórki z Meteora, gdzie Meteor robił sobie co chciał. Te autobusy były brudne, zepsute, Gryf podniósł ten standard i czy konkurując tylko ceną możemy sobie zapewnić jakość tej obsługi nie tylko jeżeli chodzi o darmową komunikację, ale też odpowiedni standard Taboru. Tak zwanego OPZ-u do przetargu będzie warunkowało pewne obostrzenie takie, które będzie musiał przewoźnik spełnić. Oczywiście przetargi wiem, że są ślepe, my na to nie mamy wpływu. Każdy uczestnik spełniający warunki ma prawo przystąpić do tego. My będziemy starać się zabezpieczyć umowami, warunkami takimi, żeby te standardy były zachowane nie gorsze niż na chwilę obecną. Mamy świadomość, ten przetarg będzie ogłoszany na 25 miesięcy, jest krótkim przetargiem i mając świadomość też taką, jakie mamy środki, uwarunkowania i jakie warunki brzegowe musimy założyć do tego, dopuszczając. Nie zakładamy, że będzie to nowa komunikacja, bo nikt w tak krótkim okresie czasu, raz, żeby nie spełnił tych wymogów, dwa, pieniądze, które jakby są wstępnie zaplanowane, by nie były w stanie nawet w połowie pokryć tych wymogów.
może się wtrącę jeszcze. Z reguły w tej chwili są przetargi, w których 100% stanowi cena. Pozostałe kryteria omija się w taki sposób, że bardzo dokładnie opisuje się wymogi. Można wymagać przy przetargach, kiedy będzie duża konkurencyjność, na przykład 10-letnich. To, co dzisiaj ZUK chce zrobić, to jest okres testu komunikacji bezpłatnej, czyli przetarg 2,5-roczny. Tu no nie mogę zdradzać kuchni, bo złamałbym prawo zamówień publicznych, ale no są pewne narzędzia zwiększające konkurencyjność i atrakcyjność tego zamówienia, które ZUK chce zastosować wspólnie z panem prezydentem, które spowodują, że nie zostaniecie państwo bez oferty albo z ofertą jedną bardzo drogą. Natomiast to jest tylko gra wstępna, dlatego że ten przetarg na 25 miesięcy to jest przetarg, w którym komunikacja czeska funkcjonować będzie jako bezpłatna w nowych standardach częstotliwości. Może się okazać, że mieszkańcy Tczewa zmienią swoje zachowania, ale nieproporcjonalnie, czyli strzelam, mieszkańcy Górek zaczną jeździć dwa razy więcej niż obecnie, no bo jest daleko, będzie łatwiej, a mieszkańcy Suchostrzegów na przykład tylko 1,2. Jeżeli kolejne liczenie pasażerów wykaże, że coś się przesunęło, to potem w długim przetargu, który planowany jest na 10 lat, będzie można już zacementować nową ofertę przewozową, zaplanować nowe trasy i nowy fabrycznie tabor. I jeszcze jedno. W tej chwili zmieniły się podmioty, które mogą aplikować o dofinansowanie do zakupów taborowych. Do niedawna mogły ubiegać się o dofinansowanie firmy przewozowe. Teraz na dniach ma się pojawić konkurs, gdzie będzie bardzo duże dofinansowanie. Konkurs, no nie mogę zdradzać czyj, ale podobno będą też dopuszczani operatorzy i przewoźnicy. Ci operatorzy nie będą mogli startować pod umowę z czeską, no bo w momencie ogłoszenia konkursu trzeba będzie pokazać umowę za rok na 10 lat. Nikt takiej umowy nie ma, czyli tak naprawdę będzie tu tylko konkurs skierowany do operatorów spółek komunalnych w miastach, które mają umowy poza prawem zamówień publicznych, ale miasto Tczew, startując w takim konkursie, mogłoby pozyskać z bardzo dużym dofinansowaniem tabor elektryczny, bo tego ma dotyczyć ten konkurs, i następnie szukać już tylko operatora przewozów, który by dysponował powierzonym przez miasto taborem wysokiej jakości. Ja powiem tak, najgorsze państwo chyba już w Tczewie przeżyliście, jeśli chodzi o jakość taboru. A w sytuacji, kiedy trzeba było mieć drogi system biletu elektronicznego w pojazdach, jeden z operatorów kiedyś w pytaniach do specyfikacji przetargowej zwrócił uwagę, że system w przeliczeniu na autobus ma kosztować 4 razy tyle, co autobus, który oferował. Nazwa tego operatora tutaj już padła. To było bardzo dużą barierą wejścia na rynek. W sytuacji, kiedy komunikacja będzie bezpłatna i nie trzeba będzie pojazdów wyposażać w kasowniki, walidatory i system centralny do sprzedaży biletów. Słucham? A, kontrolę biletów prowadzić, stresować mieszkańców faktem kontroli biletów. Bariera wejścia na rynek jest mniejsza. Po prostu trzeba zaoferować sprawny autobus spełniający określone wymogi, a nie dokupywać dodatkowo system biletu elektronicznego. Powiem szczerze, że test nowej komunikacji bezpłatnej w postaci krótkiego przetargu jest dobrym rozwiązaniem, bo on umożliwia przygotowanie się do rozwiązania docelowego, czyli przetargu na 10 lat z fabrycznie nowym taborem elektrycznym, bo już tylko taki można będzie kontraktować za te kilka lat, dofinansowany w zakupie ze środków zewnętrznych, czego państwu ze swej strony życzę. To znaczy, ja się w pełni zgadzam. Uważam, że te zmiany tutaj proponowane przez państwo no są bardzo korzystne dla miasta, dla mieszkańców. Tylko jedyne to właśnie ten tabor, tak? To jest coś, co może sprawić, że jednak ludzie nie będą patrzeli na tą komunikację dobrze, mimo że będzie darmowa. I tutaj podam przykład znowu firmy Meteor i firmy Gryf, pomimo że autobusy, które jeżdżą dzisiaj i jeździły wtedy, są bardzo podobnie wiekowo, to mimo to autobusy, które dzisiaj poruszają się po mieście, są czystsze, zadbane, a w przypadku Meteora tak nie było. Pytanie, czy miasto reagowało na to i w jaki sposób kontrolowało to,
a jak to robi to dzisiaj, tak? I jak to będzie robiło w przyszłości? Bo nie ukrywajmy tego, że nikt nie wymaga nowych autobusów do darmowej komunikacji, bo to jest niemożliwe w tak krótkim czasie. Natomiast zadbajmy o to, żeby te autobusy, które się poruszają, nawet to, mogą to być 20-letnie autobusy, spełniały jakieś podstawowe standardy czystości i dbałości, tak? Chociażby działające wyświetlacze, to też była plaga. Czasami dzisiaj też zdarzają się takie sytuacje, że te wyświetlacze nie działają poprawnie, ale można tego pilnować. Tak? Takie zadania były realizowane cały czas i gdyby się cofnęło w historii nakładanych kar na poprzedniego przewoźnika, wynikającej z umowy możliwości, a w stosunku do tego jasno by pokazały, jak my walczyliśmy, ale mogliśmy walczyć tylko w ramach możliwości narzędzi, które mieliśmy obwarowaną umową. Kolejna umowa była zabezpieczająca jeszcze bardziej nasz interes, a tych kar nie mamy u tego przewoźnika. No, my będziemy się starać jakby uniknąć pewnych sytuacji i zapisać wszystkie możliwe, tu jeszcze korzystając ze współpracy z panem Marcinem, uniknąć tego, no ale życie pokazuje różne scenariusze. Wszyscy deklarują, że będzie cudownie, pięknie, a czasami chociaż jest, płacą karę, a wychodzi jak wychodzi, nie? Ale założenia zawsze są słuszne i dobre, tak? Pan ma bardzo fajną uwagę. Wprawdzie jest to uwaga pewnie niszowa dla mieszkańców, ale ekspercko z przyjemnością podyskutuję. Otóż kontrakt, który ma miejsce w Tczewie, jest kontraktem unikatowym obecny. Jest to kontrakt typu netto. Cóż to oznacza? Operator sprzedaje bilety. Przychody ze sprzedaży biletów są jego wpływami. Natomiast miasto dopłaca. I w takim kontrakcie każde wahania na rynku powodują straszliwe ryzyka. Jeżeli mamy COVID, ograniczenia w mobilności, czy na przykład srogą zimę, jakiekolwiek inne perturbacje, siadają przychody i sytuacja finansowa operatora jest katastrofalna. Operator w majestacie przepisów prawa może zgłaszać się do organizatora o jakieś wyrównanie tego spadku, no bo pojawiło się cały szereg regulacji ogólnopolskich, jak gdyby różnych tarczy, pokazujących, że ta sytuacja zmian na rynku nie jest uzależniona wyłącznie od działań operatora, mimo że wygrał przetarg, zakładając, że jakieś ryzyka mogą być. I teraz wprowadzenie komunikacji bezpłatnej oprócz nie wymagania kosztownego sprzętu w pojazdach jeszcze zdejmuje kolejne ryzyko, ryzyko wahań przychodów, bo ich nie będzie. Po prostu operator dostanie zapłatę za wykonane kilometry. Przenosząc to na prosty język, załóżmy, że macie państwo taksówki osobowe i sterczycie na tych postojach, staracie się o klienta, a tego klienta nie ma. Wpadacie w frustrację, podwyższacie stawki, próbujecie okradać tych klientów, nie wystawiając rachunków i tak dalej, a rozwiązanie, które będzie w tej chwili w Tczewie, to jest rozwiązanie takie, że ktoś po prostu dostaje zapłatę za kurs, jeździ w to i z powrotem, a jedynie organizator sprawdza, czy wykonuje usługę dobrze, nie ma przychodów ze sprzedaży biletów, bo cała płatność będzie ze strony organizatora. Taki kontrakt jest o wiele atrakcyjniejszy i ja mam takie przeczucie, że nawet to krótkie postępowanie wykreuje konkurencję i przy odpowiednio podniesionej poprzeczce, a troje drzwi w autobusie to już jest poprzeczka, no bo najwięcej dostępnych trupów w Europie Zachodniej to są pojazdy dwudrzwiowe, to już nam taki tabor wyeliminuje. Jeszcze raz bardzo dziękuję państwu. Ślicznie państwu dziękuję. Przede wszystkim podziwiam państwa cierpliwość. Ja jako miłośnik komunikacji mógłbym opowiadać o niej całymi godzinami. Czyli było ciekawie. Bardzo państwu dziękuję.